Zdecydowanie wierzę, panie redaktor, dlatego też poparłem te rozwiązania. Ja uważam, że jakby inwestycja w czyste powietrze jest inwestycją, która się zwraca. Dlatego, że im więcej będziemy inwestować w czystość naszego powietrza, w dobre środowisko, tym mniej później będziemy wydawać na ochronę zdrowia, na leczenie nas wszystkich w przyszłości. Dlatego, że po prostu będziemy zdrowsi i to się po prostu nam wszystkim będzie opłacało. I ja się cieszę, że w końcu mamy lidera, pana premiera Morawieckiego, który potrafi planować na dekady w polskiej polityce, na dekady, potrafi zakładać projekty, które będziemy realizować przez następne kilka lat, bo do tej pory byliśmy nauczeni za Platformy Obywatelskiej, że żyliśmy tak od wyborów do wyborów, tu a to w dziurawie drodze, a to trzeba po prostu położyć nowy asfalt, również w aspekcie czystości naszego polskiego środowiska.